Wyruszamy właśnie do Marsal Forn. Nasz plan na dzisiaj jest bardzo intensywny, bardzo ciężki. Planujemy przybyć na miejsce, wypić kawę i zjeść pizzę. Czy to nam się uda? Trzymajcie kciuki. O, tutaj za mną znajduje się lobby, takie, do którego się wchodzi, kiedy przybywamy na prom, a my zazwyczaj kierujemy się w tamtą stronę do drzwi, żeby wyjść na pokład i zobaczyć piękne widoki. Tutaj oczywiście możecie napić się kawy, też posiedzieć, jeżeli akurat na zewnątrz jest brzydka pogoda, no ale oczywiście najciekawiej jest na zewnątrz. Jak się płynie? Świetnie, super znowu tu być. Myślałam, że pogoda będzie dla nas dzisiaj mało łaskawa, ale wyszło piękne słońce i tutaj na pokładzie jest dosyć ciepło. Chociaż teraz jak ruszyliśmy, to zaczął wiać taki fajny wiatr. Jest naprawdę sympatycznie. Słuchajcie, tutaj znajduje się gadżet dla prawdziwego mapowego freaka, kartograficznego freaka, czyli kogoś takiego jak ja. Mamy tutaj mapy Malty z różnych czasów, na przykład o, zobaczcie, taka 1875 rok, prawda? To jest to, co pokazaliśmy już na zdjęciach z powietrza, ten wspaniały układ, ale jest jedna ciekawostka. Jak się spojrzy na starsze mapy, niech tutaj jakąś znajdę, o. Zobaczcie, ona wcale nie jest orientowana północ, południe, wschód, zachód, tylko jakby ten port, do którego się wpływało, znajduje się tu na mapie od dołu. Tak jak na przykład na starych mapach Warszawy. Jakby te mapy są zorientowane wzdłuż Wisły, także Wisła znajduje się na horyzontalnej linii. I tak samo tutaj, zobaczcie, że starsze mapy, jakby jest kierunek wpływania do miasta jest tutaj tym punktem odniesienia, a nie kierunki stron świata. Także wydaje mi się, że to jest mega ciekawe. Może sobie taką kupię? No i zobaczcie, wystarczy lekko zejść z turystycznego szlaku i już idziemy pustą, ciasną uliczką na przedmieściach Cytadeli, czyli przez Rabat idziemy teraz. I co, nikogo za nami nie ma? Przed nami też nikogo nie ma. Przed nami też nikogo nie ma. Fajne są takie miejsca na Malcie. I fajnie, że takie miejsca można tu znaleźć cały czas. Lecieliśmy samolotem, przejechaliśmy całą wyspę autobusem, potem wsiedliśmy na prom, potem jeszcze jednym autobusem i jeszcze jednym autobusem i jesteśmy w Marsal Forn. W Marsal Forn nie ma żadnych zabytków, nie ma nic do zwiedzania. Niczego nie ma. Niczego nie ma. I dlatego nam się tutaj to tak podoba, bo to jest takie miejsce, gdzie jest po prostu cisza, spokój. O, to jest szczeka. Dosyć mało ludzi. Knajpki nad morzem. Ładny widok. I wiecie, chill. Czego więcej trzeba do szczęścia? Jeżeli oglądaliście naszego ostatniego vloga z Malty i Gozo, to pamiętacie, że staliśmy niemal w tym samym miejscu. Za nami trwała budowa tego oto budynku z tyłu. Teraz ta budowa stanęła, a w międzyczasie obok wyrósł jeszcze jeden budynek, gdzie znajdzie się kwakotę, apartamentowce, jakieś usługi na dole. No i wciąż pytanie, które się na tej Malcie pojawia, które które wzbudza dużo emocji i dyskusji, czy budować tutaj, dogęszczać, czy jest na to miejsce, czy nie. No póki co cieszymy się, że ten hotel jeszcze nie został otwarty. Zobaczymy, jak to miejsce się zmieni, kiedy w końcu będzie. Plan na dzisiejszy dzień już zrobiony. Kawa wypita. Pizza zjedzona. Nad brzegiem morza. A teraz czas na przyjemności i jakiś obchód.
No. Trzeba sprawdzić, czy skałki stoją w tym samym miejscu, w którym ostatnio je zostawiliśmy. No właśnie, więc idziemy przed siebie, a w rękach mamy prototyp albumu Malta From The Air. Tak właśnie będzie się prezentował nasz pierwszy zagraniczny album o Malcie. Ale o tym jeszcze opowiemy Wam później. Dzisiejszy dzień zaczynam od wycieczki krajoznawczej. Za moimi plecami znajduje się wieża Świętej Agaty, tak zwane Red Tower, czyli Czerwona Wieża. Miejsce jedno z tych niewielu, w których jeszcze na Malcie nie byliśmy, a jest to wieża obronna z połowy XVII wieku. Chodziło o to, żeby widać było, kto kieruje się w stronę Malty i żeby z jednej wieży widać było przynajmniej jedną albo kilka innych, bo tych wież powstało kilka wokół wyspy. I można było sobie jakoś przekazywać informacje albo, nie wiem, dawać sygnały, jeżeli działo się coś niepokojącego. No a Red Tower, czerwona wieża z tych kilku wież, jest najbardziej charakterystyczna. Słuchajcie, za moimi plecami rozpościera się widok na całkiem porządny kawałek Malty. Widać stąd Cierkiewę, nowe powstające budynki. Myślałam, że to jest jakiś wycieczkowiec albo coś w tym stylu. A nie, to jest hotel. Będzie hotel. Tutaj widzimy port, w którym wczoraj płynęliśmy na Gozo. Stamtąd właśnie płyną wszystkie szwarki. O, ktoś nawet lata. O, ciekawe kto. A po drugiej stronie oczywiście Gozo i jedna z wież, o której wspominał Maciek. Czyli stąd bardzo dobrze widać kolejną wieżę. Moglibyśmy tu jeszcze trochę dłużej posiedzieć, bo widoki są naprawdę fajne. Jesteśmy na wyniesieniu, więc jest coś ciekawego w każdą stronę. To prawda, ale mamy dzisiaj bardzo napięty plan, więc musimy już niestety przetransportować się do kolejnej lokalizacji. Także jedziemy. Czyli prawdziwa scenografia filmowa. Tutaj był kręcony film o Pompeju i po zakończeniu zdjęć żal było rozebrać tą scenografię, więc została na Malcie jako taka atrakcja turystyczna. Można tutaj przyjechać z dziećmi, można tam zwiedzać tą wioskę, wszędzie zajrzeć. Tam jest jakieś takie show dla dzieci odtworzone, śpiewają piosenki, więc taka lokalna atrakcja. Słuchajcie, ta woda tutaj ma tak obłędny kolor, takiego intensywnego turkusu, że człowiek ma ochotę po prostu skoczyć do niej. No ale niestety jest jeszcze trochę za zimno. Musimy jeszcze poczekać miesiąc albo dwa, żeby sobie popływać. W
dzisiejszy dzień zaczynamy w Marszak Lok. Mamy bardzo napięty grafik, ponieważ chcemy zobaczyć ten słynny targ, który odbywa się tutaj co niedziela. Podobno od 6 albo 7 rano. My dotarliśmy w okolicach południa, więc mamy nadzieję, że coś jeszcze zostało. A jak będzie? Zobaczymy. No tak w ogóle to dzisiaj rano czytałem, że tutaj trzeba przejechać o 6, 7 rano, no 10 to najpóźniej, bo do tego czasu wszystko już się wyprzeda i nic się nie będzie działo. A mamy godzinę 12, 13 i cały czas jest gwarno, jest pełno ludzi, więc możecie pospać i później wpaść do Marszak Lok. Maltańskie zabijanka. Tak, cytryną albo z pistacjami. To różne, to chyba wiele kolorów. No, jest tu tego trochę. O, Magnus z kopejem. I oczywiście tradycyjne maltańskie domki. My już takich domków nie znamy. Na Malcie bardzo często kościoły są całe w takich żarówkach, w wielkich kulach i wieczorem to wszystko oczywiście jest poświetlane. Nie widziałam tego w żadnym innym kraju. To jest chyba taka typowa maltańska iluminacja. Słuchajcie, przejście przez ten targ to nie jest taka łatwa sprawa, bo jest tu mnóstwo stoisk, mnóstwo sprzedawców, wszędzie masa ludzi, więc trzeba się przeciskać. Osoby, które już zrobiły zakupy, zasiadają w knajpeczkach, na lunch czy na kapcie, więc knajpy są również pełne, wszędzie jest naprawdę gwarno. No jest klimat niesamowity, jest zupełnie inaczej niż poprzednim razem, kiedy tu byliśmy właśnie w taki zwykły dzień, bo tu na co dzień to jest takie spokojne miejsce, tutaj się niewiele dzieje, właśnie można sobie usiąść z kawą nad brzegiem morza na ławeczce i oglądać kolorowe łódki, ewentualnie popłynąć sobie taką łódką na przykład do St. Petersburg. Ale dzisiaj jest tu po prostu naprawdę tyle wrażeń, że już dochodzi pierwsza, a my dopiero wyszliśmy z targu. Także no, trzeba sobie zarezerwować więcej czasu na te atrakcje, jak się chce wszystko zobaczyć. Czyli Silent City, ciche miasto, żyje tu zaledwie 300 osób. Być może część z Was kojarzy to miejsce, bo tu była kręcona między innymi Gra o Tron. Medina nie bez powodu nazywana jest miastem ciszy, to Silent City. W zasadzie poza jakimiś się tutaj ptaszkami, które śpiewają. Nie ma tu żadnych innych pomysłów. Cichutko.
powoli kończy się dzień. Dotarliśmy na mury Mwiny. Mwina znajduje się mniej więcej w centrum wyspy, więc widać stąd wszystko wokół. Od Valletty po San Julians, a nawet Budzipę. Wybraliśmy się, żeby zobaczyć w końcu słynną świątynię Hagar Queen, która znajduje się za nami. Ona jest przykryta taką nieplandeką, takim materiałem, który ją osłania od warunków atmosferycznych. Jest to takie miejsce, jedno chyba z najbardziej starożytnych miejsc na świecie. Jedno z najbardziej tajemniczych i to jest chyba w ogóle najstarsza budowla, taka, która stoi na ziemi. Ma ponad 5000 lat. Czyli była przed piramidami, przed wszystkim, co znacie. No jest to ciekawe, skąd się tu wzięła, tym bardziej, że ludzie, którzy postawili te kamienie, bo to się składa z takich dużych bloków skalnych, nie mieli narzędzi, nie mieli wiedzy, a postawili. Ten megalit, który znajduje się tu za mną, waży 20 ton. Jest w tym obiekcie coś magicznego, coś niesamowitego. Tylko chyba potrzeba tutaj trochę ciszy i takiej refleksji nad tym, że kiedy to już stało, to wydarzyła się cała znana nam współcześnie historia. I cóż, chyba to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć co nieco o tym, jaka panuje pogoda. Na Malcie. Na Malcie, w marcu, a właściwie pod koniec marca. A w zasadzie pod koniec marca, na początku kwietnia. Tak. Na przykład wczoraj aplikacja Windy, z której korzystam, żeby sprawdzać tutaj prognozy, pokazywała, że będzie cały dzień żarówa, lampa. I była do pewnego momentu, potem się zmieniła w szarą burą. Taką aurę. Dzisiaj miało być pochmurno. No i niby jakieś tam chmury są, ale też świeci tak mocne słońce. Tak, jest to dziwne, bo niebo jest takie szare, a słońce jest dosyć mocne, więc do końca nie wiadomo, jakie ubrania mieć ze sobą, więc jesteśmy przygotowani na wszystko. Mamy nadzieję, że pomogliśmy wam w określeniu się, jaka jest pogoda. Wydaje mi się, że w nasze powiedzenie w marcu jak w garncu pasuje również akurat na Malcie. Zdecydowanie. Ja w ciągu dnia zazwyczaj jestem ubrana w sukienkę, bo jest dosyć ciepło, ale w ciągu kilku chwil ta pogoda potrafi się zmienić, więc zawsze warto mieć ze sobą bluzę, kurtkę, może jakieś spodnie na przebranie w plecaczku. Także jak zawsze na cebulkę. Słuchajcie, dojechaliśmy teraz do takiego miejsca, które się nazywa The Top of the World, czyli wzgórze Ghar Gur. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, chociaż wątpię. Mamy tutaj fajną panoramę na St. Paul's Bay i Budzipę. Dalej kierunek Melicha i Gozo. Niestety słońce się już schowało, ale mam nadzieję, że uda nam się zrobić parę fajnych zdjęć. Słuchajcie, co za dzień. Czegoś takiego na Malcie jeszcze nie widzieliśmy, nie przeżyliśmy. Byliśmy dzisiaj na spotkaniu biznesowym, gdzie omawialiśmy
nasz nowy album o Malcie. I wyobraźcie sobie, że jak szliśmy tam, była ładna pogoda, całkiem słonecznie, więc dzień zapowiadał się miło i fajnie pod kątem zdjęć, które zaplanowaliśmy sobie na później. A jak wyszliśmy z tego spotkania, okazało się, że krajobraz się zmienił. Takie oto coś. Jak widzicie, jest szaro i tak biało wręcz. I nadeszła burza piaskowa nad Sahary, więc gdy wyszliśmy z budynku po spotkaniu, wszystkie samochody, skutery były przykryte piachem, takim pomarańczowym, drobnym piachem. Wiało jak w Kieleckim, ledwo doturlaliśmy się do taksówki, bo był tak silny wiatr. No, ciekawe przeżycie. Dzisiejsze plany fotograficzne musimy sobie odpuścić, ale za to pijemy sobie kawę nad brzegiem morza. Coś za coś. I tak oto, choć w ogóle byśmy się tego nie spodziewali, to pogoda pokrzyżowała nam plany lotu samolotem nad maltańskimi wyspami. Wykorzystaliśmy jednak ten czas na to, aby zwiedzić maltańskie Trójmiasto i po raz kolejny odwiedzić Walettę. Postanowiliśmy również, mając nadzieję na poprawę pogody, przedłużyć nasz wyjazd o 2 dni, zahaczając tym samym o Wielki Piątek. Dlatego w kolejnym filmie pokażemy Wam, w jak niezwykły sposób Maltańczycy celebrują ten dzień. A tymczasem łapcie jeszcze kilka pięknych kadrów jednego z najwspanialszych miast na świecie, czyli Walletty. Do zobaczenia.